Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w ostatecznej rozwiąza ostatecznym rozwiązaniu kwestii polskiej, ostatecznej kwestii, rozwiązania kwestii Nowaków i Kowalskich. Dzisiaj taka, początek takiej serii, krótkiej serii, ostatecznej serii, serii Vinci, bo już nie chcę mi się tego robić, po prostu to zmielenie wody, e, mówienie o Polakach cały czas negatywnie. Oni dalej będą żreć tę kap kapustę, a my będziemy jeść mięso, więc razem będziemy jeść bigos. Oni jedzą cały czas temu kajzerkę z pasztetem, będą cały czas jeść. Mam nadzieję, że w tą, tę serię utwierdzę Was przekonanie, żeby zacząć coś robić ze swoim życiem. Się, uczyć się edukować, rozwijać, i próbować osiągnąć coś więcej niż przeciętny Polak, żebyście podróżowali po całym świecie, żebyśmy razem w tej Turcji sobie podróżowali i wypili tego drinka za dolary zarobione. Dzisiaj seria artykułów o tym, jak jesteśmy biedakami Europy, żebyście utwierdzili się w tej twierdzy waszej wolnorynkowej i Starali się jako ta jednostka, nie jako osoba, która sądzi, że w magiczny sposób coś się zmieni, bo walczycie z ogromną masą, tego, tego nie da się betonu zmienić. Um, inżyniera społeczna poszła tak daleko, że nie jesteście w stanie zawrócić Wisły kijem. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania Day więcej. Tylko, tylko platforma za za tę platformę. Nienawidzę ich i koniec. Komuna nie była zła, nie była całkowicie zła. Moi drodzy, mam nadzieję, że przez ostatnie 2 3 lata nauczyliście się czegoś, jeśli tu jesteście dłużej, fantastycznie o złocie, o srebrze, o kryptowalutach, o, o akcjach, o nieruchomościach, o czymkolwiek co spowodowało, że założyliście swój biznes, swoją działalność, zarabiacie więcej pieniędzy, jesteście lepszymi ludźmi, zaczęliście po prostu się rozwijać, ponieważ dzisiaj przeczytam kilka takich, to będzie seria podzielona na, na wiele artykułów, które pokażą, jak naprawdę jest źle w Polsce, jak powinniśmy my, jako jednostki rozwijać się, żeby wyjść ponad, ponad to, co w Polsce Polska nam oferuje. Polska na 28 miejscu w rankingu siły nabywczej w Europie. Aha, nawet o jedną pozycję a awansowaliśmy. Słuchajcie, średnia siła nabywcza na mieszkańca w Polsce to 7 euro, w Liechtensteinie to 64 tysiące euro. Średnia europejska to prawie 14 tysięcy euro, czyli połowa średniej europejskiej. Plasuje to Polska na 28. miejscu w europejskim rankingu, co oznacza, pomimo spadku wartości w liczbach bezwzględnych, awans o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku. Naprawdę jest bardzo to słabe. Na, 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 co mamy tutaj? Tylko 17 powiatów. Z 380 polskich powiatów jest 20% wyższa od średniej krajowej siła nabywcza. Natomiast 106 powiatów jest co najmniej 20% poniżej średniej krajowej. Pierwsze miejsce z siłą nabywczą na mieszkańca wynoszącą 12 120 euro zajmuje oczywiście Warszawa. Jej mieszkańcy dysponują o niemal 70% większą kwotą pieniędzy na wydatki konsumenckie i oszczędności niż średnio w Polsce. Wyobraźcie sobie, jak to właśnie wygląda na tle całej Europy. Jak my, jako np. mieszkańcy Warmińsko-Mazurskiego, Podkarpackiego, Kujawsko-Pomorskiego, czyli województw, gdzie jest największe bezrobocie, jak ty tam, mieszkając w tych województwach, jak masz, co masz zrobić, żeby zarabiać więcej niż np. Warszawka? Co musisz zrobić? Zacząć się uczyć języka, produkować treści albo w, w, pra, pra, pracować dla ludzi, albo dla firm, dla korporacji, niech będzie, które płacą ci np. w euro i dolarze, żebyś mógł żyć na wyższym, o wiele wyższym standardzie niż reszta Polaków. Jeśli tego nie robisz, a oglądasz sobie na przykład taniec z gwiazdami, o tanie na lodzie dzisiaj leci w internet, trudne sprawy, fantastycznie powodzenia życzę. Powodzenia. Bo będziesz naprawdę biedakiem. Więc jeśli tego nie rozumiesz, jeśli nic nie zrobiłeś przez ostatni rok, w czasie lockdownu, pandemii, nic nie zrobiłeś w swoim życiu, żeby więcej zarabiać, to się po prostu nie dziw, że masz pasztet z kajzerką. Najdroższa Prąd w Unii Europejskiej. Polska ma najdroższy prąd w Unii Europejskiej. Ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są aktualnie najwyższe w Unii Europejskiej, a taki stan rzeczy utrzymuje się już od 6 miesięcy. Polska stanęła na czele tego zestawienia już w kwietniu 2020 roku, wyprzedzając Grecję. Jak wynika z raportu, pomiędzy kwietniem a wrześniem tego roku średnie ceny energii elektrycznej w Polsce wynosiły 46 euro za megawattogodzinę, czyli prawie 50% więcej niż średnia dla reszty unijnych krajów 31 euro za megawattogodzinę. Analizy EMBER wskazują, że pomimo niższego popytu spowodowanego pandemią koronawirusa, ceny elektryczności w Polsce zmieniły się nieznacznie w porównaniu do ubiegłego roku, podczas gdy w większości innych państw odnotowano się solidne spadki. E obecnie, nawet najmniej wydajne elektrownie gazowe produkują energię taniej niż najbardziej wydajne elektrownie węglowe. Dodatkowo jeszcze dochodzą do tego certyfikaty na emisję CO2, które obecnie są 2,5 razy droższe niż 3 lata temu, więc. Jeszcze dodatkowo dodajmy do tego transformację energetyczną, gdzie będziemy oczywiście jeszcze pewnie więcej płacili za, za, do któregoś momentu będziemy więcej płacili za energię, więc no będzie, będzie ciężko, jeśli chodzi o energię, energię elektryczną, przez właśnie regulacje, przez właśnie narzucane podatki z, z Unii Europejskiej, czy właśnie regulacje ogólnoświatowe i trendy ogólnoświatowe i zamiast właśnie jeszcze... Mamy teraz dwie wieże w ostrące, tak? Energia e, e, elektrowni atomowej ma powstać i nie powstała, i mamy tylko pola zrobione, i przez to właśnie jesteśmy zacofani niesamowicie. I to są po prostu lata złych polityków, zła, złe lata podejmowanych decyzji, i koniec końców kończy się tym, że niektóre osoby będą się uniezależniać fotowoltaiką, inne osoby po prostu będą biedniejsze, cały czas biedniejsze. Ile paliwa kupi się za średnią pensję w Polsce, ile na świecie? Cena paliwa się zmienia, oczywiście zwłaszcza w tym roku. Ile paliwa kupi się za średnią pensję w Polsce i na świecie? Zmiany cen benzyny w kilkudziesięciu krajach świata i obliczył zespół Picody obliczył, ile litrów paliwa stać przeciętnego Polaka w 2020 roku. Z uwagi na niestabilność cen na rynku paliw, podobnie jak rok temu, zebrano dane o cenach benzyny w pierwszej połowie roku. 42 branych pod uwagę państw Europy, 39 ceny benzyny w pierwszym półroczu 2020 roku, średnio były niższe niż w 2019 roku. Jest to Oczywiście spowodowane spadkiem cen ropy na, e, na rynkach światowych, obecnie cena barełki dochodzi do, do 60 dolarów e, i przypominam, że my jeszcze mieliśmy kurwa podatek dorzucony, podatek emisyjny, kolejne tam ileś tam 10 groszy było na litrze kolejnego podatku w, właśnie w momencie kiedy były te spadki. Wyobrażacie sobie, były te spadki, więc ten, ten podatek nie był tak odczuwalny. Na chwilę obecną, jak będzie, co by się wydarzyło, gdyby na przykład ceny paliwa doszły do wycen, kiedy Platforma rządziła i wtedy było już o, prawie 6 zł, prawie 7 zł, 120, zł za, 120 dolarów za baryłkę ropy. Czyli jesteśmy jeszcze połowę niżej niż wtedy, a już mamy bardzo wysokie ceny paliwa w Polsce. Więc... Jak to jest, że my za średnią pensję w Polsce płacimy tak dużo, bo mamy mega opodatkowane paliwo w Polsce. Obecnie stacje paliw naprawdę nie zarabiają na paliwie już teraz, tylko zarabiają na, na produktach zakupu impulsywnych, na tej jedzeniu, na gazetkach, na, na sklepach. Dodatkowo zyskują na tym, że jest zakaz handlu w niedzielę, więc ludzie tam kupują. I my mamy bardzo drogie paliwo. I za każdym razem, um, oczywiście, mógłbym teraz karnister przynieść jak Platforma czy jak PiS, czyli ta zielona strefa to cena paliwa i cena czerwona to oczywiście opodatkowania. I mniej więcej to są na 2020 rok, za pierwsze półrocze. Słuchajcie, e, możemy kupić 832 litry za średnie wynagrodzenie paliwa miesięcznie. To przeciętne wynagrodzenie w euro to jest litry. Euro obecnie jest to mniej, bo euro jest o wiele więcej warte i cena paliwa też jest o wiele więcej um, wynosi niż tutaj. Więc jeszcze możemy mniej kupić paliwa niż rok temu i tak będzie właśnie to wyglądało, moi drodzy. Ciekawostką będzie tutaj sytuacja w Wenezueli. W tym południowoamerykańskim państwie zostały wprowadzone limity zakupu wysokości 120 litrów miesięcznie na mieszkańca w cenie około tam ułamek euro za litr. Ponad ten limit, ponad ten limit można kupować po cenie rynkowej, czyli 0,45 euro na litr, jedynie na 200 stacjach w kraju. Z obliczeń wynika, że średnie wynagrodzenie w Wenezueli wystarczy zaledwie na 148 litrów benzyny. No i tyle. Ostatnio w Wenezueli, uwaga, pensja minimalna została potrujona, która nie starcza na kilogram mięsa. Mhm. Oto najlepsze i najgorsze kraje Europy pod względem dobrobytu finansowego. Niemcy i Austria znalazły się na szczycie rankingu Dobrobytu finansowego w Europie Grecja i Litwa na dnie zestawienia Gdzie upasowała się Polska Intrum AB, szwedzka firma specjalizująca się W usługach z zakresu zarządzania Wierzytelnościami i windykacji Przeprowadziła ankietę wśród konsumentów na temat Terminowości płacenia rachunków Łatwości zadłużania się, oszczędności I wiedzy z zakresu finansów No i moi drodzy, co my tu mamy Niemcy i Dania, oczywiście topa top Najlepiej tam się żyje pod względem finansowym No i mamy z badania wynika, że co czwarty, europejski konsument pożycza pieniądze, aby zapłacić rachunki, co oznacza wzrost poziomu z 20% względem poprzedniej edycji raportu jest to najbardziej widoczne wśród konsumentów w Grecji, gdzie 40% z nich pożycza, aby domknąć co miesięczny budżet. Jak to może daleko pójść jak to oczywiście 40% cały czas co miesiąc pożyczanych rzeczy, żeby spłacić swoje obecne zobowiązania, to nie może się skończyć źle. To się nie może skończyć źle. Natomiast najsłabszą stroną polskich konsumentów jest wiedza o finansach według rankingu nasze umiejętności finansowe oceniane są zostały na poziomie 4,63 w 10 punktowej skali, co dało nam 23 przedostatnią pozycję. Nie dziwię się, jeśli chodzi o edukację finansową w Polsce, jest naprawdę bardzo źle. Co też widać po badaniach ludzi, którzy sądzą, że nie płacą podatku VAT. Nie płacą podatku VAT, bo to nie jest podatek PTU na, na Paragonie, a nie podatek VAT. Nie wiedzą, że płacą jakiekolwiek podatki, więc idziemy dalej. Polska w ogonie w elastyczności zatrudnienia. Polska zajmuje dopiero 30. miejsce na 41 krajów w Unii Europejskiej i OECD w indeksie elastyczności zatrudniania. mierzącym elastyczność umów o pracę regulowanych kodeksem pracy. I oczywiście to też będzie się zmieniało, bo te umowy śmieciowe będą um, usuwane, które tak naprawdę nie są umowami śmieciowymi, a są najlepszymi formami zatrudnienia obecnie, bo umowa o pracę jest tak opodatkowana, że nie opłaca się zatrudniać np. dwóch czy trzech pracowników, tylko jednego. A resztę po prostu lepiej zatrudnić na umowę o pracę, a nawet wykorzystać portal Uzmi, żeby, wystawiać, żeby ci, ci podwykonawcy wystawiali ci faktury. Nie dziwcie się, kodeks pracy jest tak skonstruowany, że, że bardzo mała jest elastyczność zatrudnienia, że żeby kogoś zatrudnić, to ile trzeba jeszcze tygodni spędzić na tym, czy na pewno tego pracownika chcemy. Czy ta kobieta na przykład nie zajdzie ci w ciąży, bo potem jak zajdzie w ciąży, to tak samo i kolejne takie rzeczy, co nie prowadzi do dobrego zatrudniania. Kolejna rzecz, jak była pandemia, to było trzeba utrzymać zatrudnienie. A dzisiaj do dzisiaj gastronomia, na przykład zakwaterowanie przez tarcze antykryzysowe musieli utrzymać zatrudnienie, generowali ogromne straty. Wszystko wina było oczywiście rządzących, którzy utrzymali ten, ten zapis, że trzeba ten bezrobocie było zatrzymać. Nie? W którymś momencie, kiedy pękną, pękną wszystkie te tarcze antykryzysowe, kiedy tak długi pękną, będzie o wiele większe bezrobocie. Na chwilę obecną mamy 6,4% bezrobocia. Dzień pracoholika Przepraszam, muszę to wyłączyć. Dobra, w każdym razie, dzień pracocholika. To było informacja o tym, że, że Polacy pracują tak ciężko, jak, jak Grecy. Pracujemy bardzo dużo, o niskiej produktywności. Mamy po prostu dużo pracujemy godzin, za mniejsze o wiele pieniądze, o wiele mniejszej produktywności. Czemu? Ponieważ musimy więcej pracować, żeby w, pracować wartość, a nasza praca jest opodatkowana na bardzo wiele procent, co możecie sobie sprawdzić na kalkulatorach m, za, zarabiania pieniędzy, ile płacisz w podatkach e, kalkulator, e, opodatkowanie pracy kalkulator m, płaca super brutto, kalkulator sobie to wpisz w Google żeby zobaczyć ile tak naprawdę, tak naprawdę e, zarabiasz, jaką wartość wykreowujesz e, miesięcznie. Polska produktywność rośnie bardzo szybko, ale to wcale nie znaczy, że doganiamy zachód. Polska była w 2018 roku Jednym z absolutnych liderów wzrostu produktywności w Unii Europejskiej od 2010 roku wzrosła ona o 24%, co pozostawia daleko w tyle większych pozostałych krajów, ale wciąż jesteśmy daleko od unijnej średniej. Kolejna rzecz, to jest też dosyć ważna, ponieważ produktywność jest um, tym, um, tym czymś, co napędza PKB ten rozwój gospodarczy Im, im lepszą mamy produktywność godzinową, tym lepiej. Tym lepiej. No ale oczywiście. Idziemy dalej. Kwota wolna od podatku w Polsce i w Europie. Ostatnio był ten temat. Pamiętacie, ten temat był w mediach. że że kwota wolna od podatku. Teraz, teraz, Platforma chce podwoić kwotę od, wolną od podatku. PiS mówi, dobrze, my też. Teraz, on, może 8, może 10. W nowym ładzie może być 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Ale na pewno się to skończy pewnymi wyjątkami, jak obecnie. Czyli masz 8 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Jak jesteś bezrobotny, jak zarabiasz 3091, a od pewnego poziomu w ogóle nie masz kwoty wolnej od podatku, bo jesteś kurwa burżujem. I tyle. I tak to właśnie wygląda. Więc ja nie sądzę, że ta kwota wolna od podatku będzie podwyższona. Były kilka było projektów PSL-u i Skoki z 15, Konfederacji, i wszystkie były odrzucane. Kwota wolna od podatku była odrzucona wielokrotnie. Więc nie sądzę, żeby cokolwiek się w tej kwestii zmieniło. Ale 720 miliardów z funduszu odbudowy oczywiście tutaj rękoma urzędników będzie tak rozdawane, rozsypywane te pieniądze. Opa, opa, opa. No i kwota wolna od podatku nie wzrosła od kilkunastu lat, moi drodzy. Kilkunastu lat. No i inflacja w Polsce, wciąż najwyższa w Unii Europejskiej, to jest artykuł akurat z 2020 roku. Nic tu się nie zmieniło. My mamy od 2020 roku rosnącą inflację. Pomimo tego, że w większości zachodniej Europy była deflacja, mieliśmy presję deflacyjną ogromną, zatrzymanie, zatrzymanie handlu, eksportu, importu, lockdowny, branże były zamknięte, cyrkulacja pieniądza spadła. W Polsce mamy obecnie 4,2% i ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, że przy takiej presji deflacyjnej można można osiągać taką inflację. To wyobraźcie sobie, gdybyśmy byli ekonomią rozwijającą się, takim booming ekonomii, to wtedy co by było właśnie z, z tym, z, z polską złotówką? Ja po prostu nie rozumiem, co tu się dzieje w tej, w tej kwestii w Polsce. I jeśli to ludzie tego nie widzą, wpisują, co to jest inflacja w Google. I jeśli tego nie widzą, że ich złotówka leci na łeb na szyję i oni dalej, dalej podejmują te same decyzje, te same decyzje. Czy Albert Einstein powiedział, że jeśli podejmujesz, e, jeśli podejmujesz często te same e, decyzje, błędne decyzje i oczekujesz innych rezultatów, no to jesteś idiotą. No to jest, parafrazując cytat Alberta Einsteina, to ludzie rzeczywiście są idiotami i nic się w tej kwestii raczej tutaj nie zmieni i cały czas będą chcieli tej więcej, cały czas będą chcieli tej więcej, tysiąc plus na trzecie kolejne dziecko, umorzenie kredytów umorzenie kredytów dla młodych małżeństw i kolejne rzecz, dajcie nam mieszkania za darmo, i wracamy koło się zataczyło, wracamy do głębokiej komuny, gdzie to Państwo i korporacje będą decydowały o tym, kto będzie zarobiony, a kto dostanie coś za darmo, od Państwa za darmo, a klasa robotnicza tak naprawdę będzie coraz ciężej pracować, coraz ciężej pracować na te wszystkie transfery społeczne, a wielkie korporacje, ten topa, topa top 1%, jeden promil, tak jak Amazon. Zarobił trzy razy więcej w poprzednim roku niż w kolejnych, niż w poprzednich, niż poprzednim. w poprzednim 2020. Zarobił trzy razy więcej niż w 2019 i nie zapłaci ani jednego podatku CIT w Europie. Bo bogaci ludzie wiedzą, jak przerzucać koszta i nie jest, jesteście w stanie, nie jesteście w stanie ich opodatkować w globalnym, globalnej ekonomii. I jakie, jakie tutaj rozwiązania mają rządzący? Jeszcze większe podatki dla bogatych. Tak jak Biden powiedział. Że teraz no, bogaci muszą płacić więcej podatków od, od zysków kapitałowych na giełdzie. I co, co się stało z, z, z rynkiem? Rynek wie, że to nie jest, nie są w stanie do, nie jest to w stanie do zrealizowania. Bo wszystkie te pieniądze można rolować, można je przenosić, można przenieść swoją działalność, można przenieść swoją no, ten bazę podatkową. Kraj opodatkowy, kurcze, no wiecie o co mi chodzi, czyli, miejsce, w którym ty płacić podatki, można, można po prostu się przenieść. Można wiele różnych sposobów tutaj zrobić, jeśli masz kapitał, jest, jest, są to ludzie w stanie to zrobić. Czyli znowu te same działania i sądząc, wszyscy sądzą, że będą inne. Inne rezultaty, a nie te rezultaty będą takie, że to właśnie praca, yy, klasa pracownicza będzie opodatkowana o wiele bardziej, biedni będą opodatkowani jeszcze bardziej i kapitał będzie przenoszony z biednych do bogatych cały czas. No i oczywiście klasa średnia to już praktycznie nie będzie istnieć w Polsce. I to był pierwszy odcinek. Dalej kwestii, w ostatecznej kwestii, yy, ostatecznej kwestii rozwiązania. Tematów Polaków. Jeśli oni nic nie podejmą, żadnych zmian w swoich decyzjach, no to nie uczcie, że, że cokolwiek się tutaj zmieni. Mam nadzieję, że w waszym życiu coś się zmieni. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Z rozkazu prezydenty nakazuje się dołączenie do liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij.